Szkoła podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechów w Osieku. Autorzy Weronika Debrzyńska, Kinga Nowińska. Opiekun Jolanta Rutkowska. Kryształowa kropla. Zbliżało się Boże Narodzenie. Atmosfera świąt udzielała się wszystkim. Mama i babcia w pośpiechu kończyły swe kulinarne arcydzieła. Obie padały już z nóg, ale uśmiech nie schodził im z twarzy. Raz po raz radosny gwardo obiegał z głębi mieszkania. Wesołym rozmową wtorował baryton taty, który nucił kolędy, a mój braciszek akompaniował mu na gitarze. Wszyscy tryskali radością, tylko nie ja. To są moje pierwsze święta bez przyjaciółki Elizy. Zawsze wszystko robiłyśmy razem: łańcuszki, ciasteczka, listy do świętego Mikołaja i wszystko, po prostu wszystko. Tym razem będzie inaczej. Co ja mówię, już jest inaczej. Eliza i jej mama wyjechały za granicę do taty. Pan Andrzej tam pracuje i znalazł dla nich mieszkanie, a dla Eli szkołę. Prawdopodobnie zostaną tam na stałe. Odkąd wyjechała, nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie wyobrażam sobie, jak zdołam przetrwać święta. Choinka w salonie była już ustrojona, świeciły na niej najróżniejsze lampki. Na całym drzewku mieniły się różnobarwne łańcuchy i obsypane brokatem bombki. Jedna z nich wyjątkowa, duża i szklana, miała na sobie wyrzeźbione, posrebrzane wzory. Szczególnie zwróciła moją uwagę, więc pomyślałam, że muszę ją sfotografować, by pokazać Kindze. Zaraz pobiegłam do pokoju mojego brata. Wykradłam mu, to znaczy pożyczyłam bez zezwolenia, aparat, który dostał na urodzinę od babci Krysi. Zrobiłam zdjęcie cudownej ozdobie. Kładąc się spać, włożyłam fotografię pod miękką, różową poduszkę. Rano, gdy tylko otworzyłam oczy, zbiegłam po schodach do salonu, chcąc dokładnie obejrzeć wielką bombkę. Nagle stanęłam na środku pokoju jak wryta, a uśmiech zamarł mi na ustach. Świąteczna ozdoba zniknęła. W pierwszej chwili myślałam, że to tylko sen, ale przecież zrobiłam jej zdjęcie aparatem fotograficznym brata. Serce waliło mi jako szalałe, gdy biegłam do swojego pokoju. Natychmiast podniosłam poduszkę i spostrzegłam fotografię, na której widniała zagubiona bombka. Niestety nikt z domowników nie był mi w stanie wyjaśnić, co się stało z ozdobą. Ach, to kolejna strata w moim życiu. Po śniadaniu postanowiłam poprawić sobie humor wypadem na łyżwy. Dzień był przecudny, drzewa otulał biały puch, śnieg delikatnie migotał w blasku grudniowego słońca. Przejrzyste, mieniące się sople zwisały z dachów pobliskich domów. Coraz więcej śnieżynek lądowało na moim płaszczu. W kilka minut delikatne płatki śniegu przeobraziły się w grube, śnieżne warkocze. Ni stąd ni zerwał się wiatr i wokół mnie rozpętała się niebezpieczna zamieć. Widziałam teraz tylko czubek własnego nosa, oczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nagle grunt pod stopami obsunął się, a ja, ja wpadłam do dziury. W ogromnej panice rozglądałam się wokół, ale w ciemności nie mogłam nic wypatrzeć. Po chwili, gdy mój wzrok przyzwyczaił się do mroku, dostrzegłam, że byłam w podziemnej jaskini. Moim oczom ukazały się pokryte chem kamienne schody. Ruszyłam naprzód ciemnym korytarzem. Na końcu tunelu lśniły nikłe przebłyski słońca. Kiedy odsunęłam kamienie blokujące przejście, ku memu zdziwieniu ujrzałam ocean. Pod moimi stopami rozpościerała się skąpana w letnim słońcu plaża. Wonne i różnobarwne kwiaty otwierały swe kielichy, a przecudne rośliny tworzyły nieprzeniknioną puszczę. Nagle coś zaszeleściło oraz poruszyło się za drzewami. Bacznie wpatrywałam się w to miejsce, wtem z za nieznanej mi rośliny wychyliła się pewna postać. Była naprawdę piękna. Miała ciało koloru karmelowego i przypominała lisa. Jej ogon był rozłożysty, a czuprynka oraz futerko na głowie śnieżno-białe. Para kurliczych uszu, pokryta puszystym futrem, stała na baczność. W jej jasnomiętowych oczach mogłabym się przejrzeć. Kim jesteś? Cóż to za piękna kraina? spytałam niepewnie. — Nazywam się Karolajna, a ty znajdujesz się w letalisku w dolinie. Zdrać nam, proszę, swe imię. — Jak ty pięknie mówisz, tak do rymu. A twój głos, głos masz taki... Zabrakło mi słów, by wyrazić swój podziw. O, przepraszam, nie przedstawiłam się. Jestem Tosia, zgubiłam się i chciałabym się dowiedzieć, jak mogę wrócić do domu. Temu, kto do nas zawita, nie tak łatwo droga powrotna zostaje odkryta. Tylko człowiek prawy i serca czystego zdoła przepłynąć tajemnicze źródło i wody wodospadu miglistego. Wolność one niosą człowiekowi każdemu, temu co wesół i temu wielce strapionemu. — Nic nie rozumiem. Przecież nie ma tu ani źródła, ani wodospadu, a ty mówisz bez ładu i składu. — O, chyba i ja wierszem gadam. Ratunku! Pomocy! Ja stąd wypadam, ale jak którędy przepłynąć przez źródło, którego nie ma? — Proszę, powiedz mi wszystko, Caroline. Niech nastąpi koniec tego udręczenia. Na to ma nowa znajoma spokojnie odrzekła. — Kryształową kroplę zdobędziesz, a wnet obecnością bliskich cieszyć się będziesz. Nadal nic nie rozumiałam. Przycudnęłam w kąciku i rozpłakałam się. Dawno już nie płakałam, nawet wtedy, gdy Liza odjechała ze swoimi rodzicami. Caroline, widząc mą bezradność, podeszła bliżej i wszystko jeszcze raz mi wyjaśniła. Okazało się, że jedynym sposobem na wydostanie się z tej doliny było przepłynięcie przez tajemnicze źródło oraz mglisty wodospad. Jednakże, aby napełniły się wodą, należało odnaleźć kryształową kroplę, która spoczywała pośrodku rozlewiska. Nie było innej rady, należało zabrać się do dzieła. — Pomożesz mi, Karolajn? Muszę szybko do domu wrócić, aby rodziców swych nie smucić — poprosiłam grzecznie, nadal tworząc niezgrabne rymy. — Bo to właśnie jestem, Tosiu miła, żebyś swe zadanie wypełniła. Posłałam jej pełne wdzięczności spojrzenie i ruszyłyśmy. Wolałam już nic nie mówić, bo te rymy były nieco irytujące. Co to będzie, gdy w szkole dam taki występ? Na razie wolę o tym nie myśleć. Nawiasem mówiąc, w myślach jeszcze nie rymuję, więc może jest dla mnie jeszcze jakaś szansa. Udałyśmy się razem przez ścianę zieleni. Gdy przedarłyśmy się przez zarośla, ujrzałam rozległe, skute lodem jezioro. Doprawdy, było to niesamowite! Przed momentem szłam gorącą plażą, a teraz mróz szczypał mnie w policzki i ręce. Caroline pokazała mi kryształową kroplę spoczywającą na środku rozlewiska. Dziwne. Wyglądam, przypominała mi bombkę, która w tajemniczy sposób zniknęła z mego domu. Bałam się, bo wyprawa po kryształową kulę była niebezpieczna, gdyż w każdej chwili lód mógł załamać się pod stopami. Powoli posuwałyśmy się naprzód. Naszym krokom wtórowało głuche trzeszczenie. Na gładkiej szybie, po której stąpałyśmy, zaczęły pojawiać się drobne pęknięcia. Nie mogłyśmy się jednak zatrzymać. Kiedy pochwyciłyśmy upragniony klejnot, spostrzegłam, że stoimy na krze. Pomyślałam, że nie ma już dla nas wyjścia. Łzy napłynęły mi do oczu. Byłam przerażona. Z każdej opresji ratowała mnie Eliza. Ona zawsze miała jakieś ciekawe pomysły i umiała podtrzymać mnie na duchu. A teraz. — Co to będzie? — zerknęłam na moją nową znajomą. Letalisek wlepiał we mnie parę miętowych oczu, jakby chciał przeniknąć moje myśli. Po chwili rzekł do mnie. — Nie bój się, pomogę tobie. Jesteś mądrą, dzielną dziewczynką. Poradzisz sobie. Caroline pokazała mi, jak się przemieszczać z jednej kre na drugą. Musiałam jej zaufać. Po chwili skakałyśmy jak pchełki i tym sposobem dostałyśmy się na brzeg. Wkrótce potem szłyśmy dróżką w stronę tajemniczego źródła i mglistego wodospadu. Kilka minut później zobaczyłam pięknie rzeźbioną jaskinię, na której końcu biło źródełko. Wokół zagłębienia, gdzie niegdyś płynęła woda, zgromadziło się wiele istot podobnych do Caroline. Miały one przeróżne kolory, niektóre z nich były błękitne, inne w odcieniach różu, a jeszcze inne miały rude ogony. W tym miejscu, Tosiu, przyjdzie się nam rozstać. Kryształową kroplę do zagłębienia musimy przedostać. Nie zostawiaj mnie, proszę, boję się. Na może mogłabyś wrócić ze mną do domu, poprosiłam swoją wybawczynię. O dziwo, klątwa rymowania już ode mnie odstąpiła. Letalisek popatrzył w stronę swoich krewnych. Przez krótką chwilę milczał, po czym odparł bardzo chętnie. Letaliski pomachały nam na pożegnanie. Z rozmachem rzuciłam kryształ do krateru. Rozbił się z łoskotem na drobne kawałki. Przez kilka chwil nic nie widziałam. Całą grotę wypełniła srebrzysta mgła. Kiedy gwieździsty pył opadł, skały rozstąpiły się. Wgłębienie powoli zaczęło się wypełniać krystalicznie czystą wodą. Zamknęłam oczy, złapałam Karolajn za łapkę i razem przeszłyśmy przez mglisty wodospad. Gdy je znów otworzyłam, ujrzałam mój dom. Obok mnie leżała para błękitnych łyżew. Karolajn siedziała naprzeciwko. Razem pobiegłyśmy co sił w nogach i łapkach, bo było niesamowicie zimno. Tosiu, dobrze, że wróciłaś! Co to za zwierzak? przywitał mnie ciepły głos mamy. To jest e, e, piesek. Karoline. E, znalazłam go z ziemniętego na dworze. Prawda, że może z nami zostać? Oczywiście. Jutro kupimy mu obroże, a teraz zapraszam na obiad. Karoline też? spytałam żartobliwie. Też, też usłyszałam głos babci. Widzę, że ktoś rozprawił się ze swymi smutkami. Szczęśliwa uściskałam mamę, babcie i letaliska, moją nową przyjaciółkę. Dobrze znów się uśmiechać i czuć radość. Nikomu nie powiedziałam, co się stało tamtego dnia, ale ze szczegółami opisałam to w liście do Elizy. Pobyt w tej cudownej krainie był największą przygodą, jaką dotąd przeżyłam. Już nie czuję się samotna. Caroline co wieczór opowiada mi niesamowite historie z Doliny Letalisków. Może kiedyś Wam opowiem?